Witajcie po 2 tygodniach nieobecności. Dlaczego tak długo nas nie było? Po prostu nie robimy nic ciekawego. Bo Kamila popadła w depresję, bo nie może znaleźć pracy. Nie może się z tym pogodzić, że będzie bezrobotna do września. Dlaczego będziesz bezrobotna do września? Września. Co? Nie wiem, bo może wtedy znajdę pracę we wrześniu. A jak nie znajdziesz? Będę bezrobotna do września następnego roku. Dobra, przyznaj się. Powiedz, widzowie, mieliście rację. Nie jest w Polsce wcale tak kolorowo, jak się wydaje. Nie, Lucek. Nie jest tak kolorowo. Dla ciebie jest. Ty się nigdy nie przyjmujesz. Czekaj, no nie gryź, nie przy ludziach. Wiecie, jak ja cię wychowuję, że ty nie gryźsz? Piraj. No. I co powiesz jeszcze, widzom? Nic. Szukała te całe 2 tygodnie, tak naprawdę to jeździliśmy właśnie po szkołach, załatwiać pracę dla Kamili, ale niestety nie ma żadnej pracy z jej wykształceniem. No. No i siedzi w domu, jak się z tym czujesz? Super, z tą kurą domową. No i tak to leci. Idziemy na spacer, idziemy na kanał Elbląski, możemy wam pokazać pochylnie kąty i tego psiaka, który będzie tam biegał i gryz inne psy. Nie, Lucek? Jeszcze kupiłem lawetę doczepianą do busa, to wam pokażemy. Poskaczę po niej. Lucek, dobra, idziemy na spacerek, jak już tak wstałeś i się rozbestwiłeś, co? Wstawaj, idziemy na dwór. Na dwór, no. Janusz, jak idzie twoja działalność gospodarcza? Boże. Lamkam? Powiedzieć, że jak krew z nosa, to nic nie powiedzieć. To jest jeszcze nic. Zobaczcie, muszę się tyle nauczyć po ostatnim licencji. Już jest tak niedaleko. Ale nie, tak się później dowiesz, że jeszcze 348 tysięcy licencji przed tobą. Słuchaj, ja całą podstawówkę, gimnazjum i szkołę średnią tyle nie przeczytałem. Jak muszę przeczytać teraz? Nie wiem, czy to dam radę. Czekaj, ile to mam? 50 stron, nie? Z 500. I zajęło mi to chyba 2 tygodnie. Nie, bo bardzo ty tak... gdyby... Przebudzę taką motywację słabą. Wieczory tylko czytałem. No bo tak... Jakbyś odłożył telefon i spędzał mniej czasu na Facebooku. Ja bardzo mało czasu. I poświęcił więcej czasu na naukę, to byłoby dla ciebie muszę bardziej korzystniejsze. Muszę odpocząć po tym wszystkim, wiesz? To nie dla mnie. Masz tak dużo zleceń, że nie masz na nic czasu. Jedynym plusem są nasze sadzonki. Sadzonki? Pomidorki, które bardzo ładnie rosną. A to nasz nowy nabytek. Laweta. Do włożenia wszystkiego, co się da. Mamy ekskluzywny żul? No. Nie chciałem tej garbatki, to wziąłem taką. Tutaj platforma jest prosta i końcówka tylko lekko jest skoszona. W przyszłym tygodniu trzeba WS-ki na przegląd dać. Jedziesz jedną WS-ką na przegląd, a drugą ja. Powiedz widzom, że jak dadzą 15 łapek w górę, to nauczysz się jeździć WS-ką. Nie, jak dadzą 15 tysięcy łapek w górę. Tak, wiesz, że to jest niemożliwe. Za 15 to za mało. No to 50. No to 50 łapek. No to za 50 pojeździsz WS-ką? No. Ja dziś miałem pierwsze lekcje jazdy prawdziwym motocyklem. Takim 600 pojemność, Lucek. To było coś, a nie tam jakieś WS-ki. Dobra, chodź, bo ale nic nie przyjechałem i nic nie zepsułem na szczęście. I żyję. My już jesteśmy na miejscu. To jest... dosłownie 2 minutki od naszego domu. 2 kilometry, 3, nie? No. To zostało wszystko przebudowane, bardzo ładnie jest. Teraz tutaj, jeżeli ktoś ma blisko, to zachęcam na pochylnie kąty, kanał Elbląski, na spacer z psem. Nie tylko z psem, nie macie psa. Z dziedziusiem, z mamą, tatą. My sami też chodziliśmy, jak nie mieliśmy psa. Sami też, można samemu. Fajnie słońce świeci, jeszcze niedawno padało, taka była pogoda nieciekawa, nie Kamila? No.
Dobra, teraz wytłumacz się. Wszyscy pisali w komentarzach, że wracasz na szparagi, na brokułę. Nigdy. Nie wracasz? Nie. Lucek, bo wpadniesz. Zobaczcie, jak ładnie, cisza, spokój. No, fajnie. Ciekawostką jest, że tam jest ten pierwszy most tak zwany. To zawsze tutaj przyjeżdżaliśmy, jak byliśmy mali i się kąpaliśmy w tym kanale. Ciekawostką jest, że jeszcze 2 godziny temu była zima. No, bo padał śnieg, nie? No. 2 godziny temu padał śnieg. Tutaj, jak się pamiętam, kąpali zawsze starsi chłopacy. Kurde, to strach było, tam jakieś koła, nie koła, śruby. Masz raj do wąchania. Wszystkiego. To jest etat Kamila do pracy na pomocnika kanału elbląskiego. Chyba się zgłoszę. Jest praca sezonowa niestety. Blisko. No powiedziałeś, że miałam jedną rozmowę o pracy. To opowiedz o swojej rozmowie o pracę. Była to bardzo rozmowa taka, no, na poziomie. Chyba nie sprostałam. Mów głośniej. Była to rozmowa na bardzo wysokim poziomie i chyba nie sprostałam oczekiwaniu. Dlaczego nie sprostałaś? Bo nie chciałam pracować 3 dni za darmo w wolontariacie. A czego ty się spodziewałaś? Nie wiem. Lucek, co siadasz? Już ci się nie chce? Siada, już mu się nie chce. Ja tutaj idzie taki drut. Tutaj w tej budce siedzi sobie ziomek. Jak przepływają te statki. I jak widzisz, że już statek jest gotowy na wózku. To są takie specjalne wózki do przewożenia tych statków, bo to jest bardzo duża różnica terenu. Bardzo dużo, nie wiem czy bardzo, ale ile kilometrów na każdej pochylnie. Gdzieś tu były takie informacje, nie? No, teraz nie chcę kłamać, ale właśnie wpływa statek w taki wózek. Tutaj pan siedzi w budce. Pociąga za taką wajchę. W maszynowni pan dostaje sygnał. Pociąg za wajchę krąg. I uruchamia właśnie napęd kołowodny, które napędza te liny, a te liny ciągną za wózek, na którym są umieszczone statki. I tak odbywa się przepływ. Chyba mamy film nawet na kanale naszym. Mamy. Tym kanale. Ale nie wiem, czy tam dobrze wyjaśnimy. Co tam widzisz? Co ty, Lucek? No to ty szczekasz. Na te koło? Co to jest w ogóle? Zawsze tutaj kładliśmy sobie pieniążki. Chodź. I pod ciężarem. Lucesiu, wózka. Fajnie to ten rozgniatało te pieniążki. Patrz, jaka pozycja. On na te... coś? Nie wiem. Może jakiś dzik zaraz wyskoczy z krzaków. Tak. Nie, na koło chyba. Dobra, Lucek, nie wariuj, chodź. Chodź, nie świruj. Nie ma czasu. No teraz jest fajnie tutaj, bo kiedyś to takie zarośnięte, no tam było takie zarośnięte, zaniedbane troszkę, ale było jakieś dofinansowanie tutaj i ładnie to odremontowali. No tam nie pójdziesz, chodź. Tyle co po Niemcach zostało. No Zosiek. Było to przecież szkolenie publiczne i te wymogi mnie przerosły. I jakie plany na przyszłość? Czekasz do września na pracę? Tak. Jeżeli jakaś nauczycielka przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej to ogląda, ma dla mnie jakąś posadę, to ja jestem chętna do pracy. No właśnie, jak macie jakieś znajomości, jakąś ciocię, babcię, dyrektorkę, to weźcie polećcie Kamilę i będzie spokój, a nie tam Pasłęk i okolice. Zgłaszajcie się. No i tak to, o, jakie piękne widoki, wiatraki. Zobacz Kamila, jaki ładny krajobraz, widzisz? Choć jeszcze tak zimno dosyć, bo tam ze 3-4 stopni dziś. Na górce było. Ale fajnie. No i to chyba tyle z naszego wypadu dziś na kanał elbląski. Chodź, terror. Zostawiajcie łapy. A nie, miałem nigdy nie namawiać do tego. No właśnie. Mnie też zmusiłeś, że ja wymusiła łapki. No właśnie, to nie mów nic o łapkach.
Słuchajcie, namówcie Kamilę, żeby się nauczyła WS-ką jeździć. Ja się boję. Ja samochodem mam problem gdziekolwiek. Jakim samochodem? Co ty gadasz? Ty busem jeździłaś. No, niedługo laweta będę jeździć. Jak zrobisz sobie na C, to będziesz. Nie. O, coś tam leży. Słupek uwalili. Dobra, to trzymajcie się i do następnego. Jo. Nie, wytnij. Lecę.